Halo, 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 cześć, siemaneczko, ludziska, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Zagrajmy w Cyberpunka. W dzisiejszym odcinku zajmiemy się misją o nazwie Wytopieli. Spotkaj się z Judy wczesnym wieczorem, więc jesteśmy na miejscu. Tylko pytanie, czy 23 to wciąż wczesny wieczór? Raczej nie. Więc będziemy mogli mieć, tak, mamy możliwość zaczekania na nią. Tylko sprawdźmy, cóż tutaj możemy znaleźć w tym domku, ale z tego co widzę to nic. No dobra, ale coś tam w środku jest. No to poczekajmy za nią. Ups, chyba coś zepsułem. Okej, krzesło mnie zablokowało. Ciekawa nutka, nie kojarzę. Tutaj coś mamy. Kombinezon. Skafander do nurkowania. Okej. Ciekawe, co ona nuci. Cześć, Lee. Cześć. Myślałem, że źle ci się kojarzę po tym wszystkim, co się zdarzyło. No co ty? No dobra, co nowego w MOX? Co nowego w MOX? Jakieś fajne imprezy? Nie wiem. Ostatnio rzadko do nich zaglądam. Czemu? Wiesz, jak to z nimi jest. Wkurzają mnie. Wiesz, co się dzieje w chmurach? Nic ciekawego. Wszyscy się muszą przystosować do nowej rzeczywistości. Ja też. Brzmi, jakby coś było nie w porządku. Zdaje ci się. Posmutniałaś. Coś się stało? Nie. Judy. Nie gadajmy o chmurach, o MOX, o konflikcie Arasaki z Militechem, o tym, że świat się kończy. Dzisiaj nie chcę myśleć o niczym nieprzyjemnym. Dobra, no to co robimy? No dobra. To teraz powiedz, co my tu robimy. Sporo ostatnio eksperymentowałam z braindance'ami i wymyśliłam, jak nagrywać ścieżki dwóch aktorów naraz. Pomyślałam, że moglibyśmy to przetestować. Jeśli masz ochotę. O, w jaki sposób sprzęgłaś ścieżki? Jak ci się udało sprzęgnąć ścieżki? Na początku próbowałam stworzyć jeden profil z dwóch strumieni, ale to nie był dobry pomysł. Musiały ze sobą interferować i wywoływać szumy. Tak. Wychodziło trochę surrealistycznie, ale w końcu udało mi się odizolować konkretne odczucia. Czyli nakładasz je w oddzielnych ścieżkach, co wyklucza artefakty. Nieźle. Okej. Co dokładnie mam robić? Po prostu nagrasz dla mnie braindance. Tylko tyle? Chyba chciałeś powiedzieć aż tyle. To może być moje najlepsze dzieło. No dobra. Czemu akurat tutaj? Co to za miejsce? Brzmi jak coś, co można zrobić gdziekolwiek. Dlaczego jesteśmy akurat tutaj? Co to za miejsce? Ten domek należał do osoby, którą kiedyś znałam. Teraz stoi pusty. Korzystam z niego czasem. I tam właśnie będziemy nagrywać? Będziemy nagrywać pod wodą. Zły pomysł, nie zgadzaj się. Niech sobie znajdzie innego frajera. No to jak? Wchodzisz w to? Nurkowanie to nie mój klimat. Dlaczego? Dlaczego tak mówisz? Nie wiem. Nie podoba mi się to i koniec. Ta woda... Kurwa, na samą myśl o tym, jak tam jest ciemno, czuję pot, którego nie wydzielam, na czole, którego nie mam. Zawsze możesz zostać na brzegu. No pewnie. No jasne, zróbmy to. Super, no to chodź. Cały sprzęt mam już tutaj.
No, no, no. Brzoskwinka. Postarali się. Redzi. No dobra. Zakładaj piankę. Dobra, biorę piankę. Teraz zamontuję ci nagrywarkę. Woda jest toksyczna. Ta woda jest toksyczna. Tym się nie martwimy? Od tego mamy sprzęt. Okej. Nawet nie zapytałaś, czy potrafię pływać. Nie martwisz się, że pójdę na dno jak wór kamieni? W razie czego się wyciągnę, nie bój się. Nieźle się prezentujesz w tym skafandrze. Nie idź w tę stronę. Aj, przestań. Wepnij się do komputera. Dobra, pyk. Dobra, zróbmy to. Zimna wodo, nadchodzę. Dobra, jesteśmy gotowi. Chodź, ty pierwszy. No to co? No to hop. Płyń za mną i nie schodź głębiej za szybko. Dokąd dokładnie płyniemy? Mniej więcej do połowy głębokości. Pełna ciemność, ale prądy są tam w porządku, więc powinniśmy być bezpieczni. Chcesz koordynaty? Nie, nie trzeba. Po prostu będę się trzymać ciebie. Jak chcesz. Braindance to dla ciebie coś więcej niż sposób na zarabianie pieniędzy, co? No chyba. Pomyśl o tym. Obraz czy piosenka przekazuje odczucia autora i wywołuje emocje w odbiorcy. No tak, na tym polega sztuka. Z grubsza. Właśnie, sztuka to tylko nośnik dla emocji. Braindance to czyste emocje. Okej. Brzmi sensownie. Ale gdzie my płyniemy tak w ogóle? Ja tu widzę zatopioną jakąś autostradę. I tylko tyle. Co to jest? To tutaj. Podpłyń bliżej i spójrz prosto na mnie, okej? Wspaniale. Mam sygnał. Teraz zrobisz dla mnie kilka prostych czynności, a ja skalibruję sprzęt. Najpierw sprawdzę, jak wychodzi zapis ruchu. Opłyń mnie dookoła. Dobra. Opłyń Judy dookoła. No dobra, opływam, opływam. Dobra, dobra, dobra. Jest? Czy troszeczkę dalej, dobra. Zbrojenie ruchu gotowe. Wrócisz do mnie? Tak. Teraz przetestuję dźwięk. Zanucę piosenkę, powiedz jaki ma tytuł. Słyszysz mnie? Wiem, co to jest. Etta Sorrentino. Tylko ty. Zgadza się. To już wszystko. Co dalej? Teraz coś ci pokażę. Uważaj. Wow. Głębia. Challengera. Wow. I zaraz coś to zje. O nie. Dobra. No to jazda. No to jazda. I płynnie się w dół. 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 Robi wrażenie, co? Niewiarygodne. Co to jest? Podwodne miasto. Kiedyś to było Laguna Bend. Jeszcze 15 lat temu mieszkali tu ludzie. Coś się łączy z tym miejscem? Pamiętam tę sprawę. Kojarzę tę sprawę.
NCDM Limited zaplanowała zbudowanie tamy. Ludzie protestowali, ale tama i tak powstała. Zalało im domy i wszystko. Coś cię łączy z tym miejscem, prawda? Zgadłeś. Wychowałam się tutaj. Nie byłam tu, odkąd Laguna Bend przestało istnieć. Czemu chcesz mi to pokazać? Ze względu na reakcje emocjonalne. Myślę, że to będzie idealne dla mojego eksperymentu. Okej. Dlaczego to ma być takie idealne? Mam nadzieję, że będziesz w stanie odebrać emocje, które na pewno wywoła we mnie to miejsce. To z kolei wywoła w tobie jakąś reakcję i to właśnie chcę uchwycić. Okej. No jasne, płyńmy. No to płyniemy. Tyle razy sobie wyobrażałam, jak to będzie, kiedy tu wrócę. W sumie zbierałam się do tego od lat. Dlaczego wcześniej się tu nie wybrałaś? Dobre pytanie. Mogłabym powiedzieć, że nie miałam czasu, sprzętu, że się nie złożyło. Ale tak naprawdę to samej było mi jakoś nieswojo. Ale teraz jesteś ze mną. No, nieźle. Podwodne miasteczko. O, i panele słoneczne mają. Fotowoltaika tu była. Jakiś bar. Kościółek, czy to co tam jest? Proszę, flara. Pyk. Zara, jakieś utopce. Floss Diner, najlepsza knajpa w mieście. I zarazem jedyna. Mieli bardzo słabe burgery, za to duże. Oczywiście teraz dopiero uważam, że były słabe. Wtedy wydawały mi się doskonałe. A to obok ten budynek. Tam mieszkaliśmy. Moi dziadkowie i ja. Daj znać, kiedy będziesz chciał płynąć dalej. Dobra. Zbadaj teren w pobliżu jadłodajni i domu Judy. Okej, dobra. No tu w ogóle coś jest. Prehistoryczna flara, okej. Niech będzie, tu coś mamy. Co to jest? Dziwne miejsce na ramkę do zdjęć. Pewnie woda ją wypłukała z czyjegoś domu. Coś tam widać? Niewiele. Co to za nagranie mi się tutaj w ogóle odtwarza? Mam tu coś. Wygląda na stary aparat fotograficzny. Wow, DPI 350. To praktycznie antyk. Podoba ci się? Jest zajebisty. No to biorę. Dobra, to płyniemy dalej. Coś tutaj może być ciekawego? Raczej nie. Płynę troszeczkę wyżej. Oho, tutaj coś mamy. Proszę bardzo. Co tutaj schowali ciekawego w skrzyneczce? Tylko i wyłącznie komponenty, więc niezbyt fajnie. Dobra, przeszukajmy. Czy tutaj jeszcze coś mogę ciekawego znaleźć? Jeszcze dwa jakieś elementy do znalezienia są. Muszę lepiej to opłynąć. No ten szyld już badałem, kurczę. Tutaj raczej nic więcej nie wymyślę. To chyba odpadło od tej twojej jedynej w mieście knajpy. A dla ciebie smakiem dzieciństwa były hot dogi od Kapitana Caliente? Z najostrzejszym sosem? Czasami zwijały się ze stoiska. Wtedy smakowały najlepiej. No a jak to sobie wyobrażasz? Jak sos ci nie wypali gardła, to hot dog się nie liczy. Na ostro, siostro. Dobra, jeszcze jakiś jeden element tutaj jest do znalezienia. Który się kurczę blade schował nam. I czyżby to mogło być to? Nie no, raz, dwa, trzy. To są trzy elementy. Czy ja mogę to podnieść? Nie, z tym nic nie mogę zrobić. Dobra. O, jest. Proszę bardzo, kij.
Kij do hokeja? Kij do hokeja? Mieliście tutaj lodowisko? Nie, skąd? Graliśmy w hokeja na rolkach. Alvarez, wracaj! Przegrywamy przez ciebie! Idę! I tak im skopiemy dupy. Ale mówisz się ze mną? Muszę wracać do gry, wołają mnie. Może to są jej właśnie wspomnienia, które ja słyszę. No dobra, a rodzice? A co z twoimi rodzicami? Ojca nigdy nie miałam. Mama umarła, kiedy byłam malutka. W ogóle jej nie pamiętam. Mam jej zdjęcia, ale wiesz, widzę na nich obcą dziewczynę. Judy, Judy, sierota do budy. Alvarez jest tak biedna, że nawet na rodziców ją nie stać. Co to było? Te głosy. Głosy? Nikogo nie słyszałam, oprócz ciebie. Okej. Weź ten aparat. Weź ten aparat. Skoro sprawia ci radość, to nie powinien tutaj obrastać szlamem. Dzięki. Jacy są twoi dziadkowie? Dobrze ci się z nimi mieszkało? Dziadek ma niesamowitą smykałkę techniczną. Wszystkiego mnie nauczył i potrafi godzinami opowiadać niestworzone historie. A babcia jest bardzo wybuchowa. Szybko się złości, ale też szybko jej przechodzi. Dokąd się wynieśli? Do Night City? Na parę lat tak. Wynajęli to mieszkanie, które teraz jest moje. Ale nie znosili tego miasta. Wynieśli się do Oregonu. Czasem ich odwiedzam. No dobra. Pójdźmy dalej, Judy. No to za mną. No to za tobą, Judy. No, nie miałaś lekko, to na pewno. Oj, Judy, Judy, dobra. Gdzie mnie tutaj zabierasz dalej? Znaleźć coś konkretnego? Nie, ale możemy się trochę porozglądać. To miejsce dobrze mnie nastraja. Jest poza czasem jak diorama zamknięta w szklanej kulce. A potem popłyniemy jeszcze kawałek dalej. Gdzie my płyniemy? Tutaj, na stację? Ciekawie, ciekawie. Zbadaj teren w pobliżu stacji benzynowej. Opcjonalne. Co my tu mamy? Zniszczony samochód? Nie rozumiem, czemu mieszkańcy nie zabrali ze sobą samochodów, kiedy się wynosili? Ej, jak stara jestem twoim zdaniem? Te antyki mają z 50 lat. Jak ja byłam taka, to one już tu stały i wcale nie były w dużo lepszym stanie. Dzieciaki bawiły się w nich w max taki złodziei. Ha, okej. Okay. No dobra, płyniemy dalej. Zbadajmy ten teren. Co my tu mamy jeszcze ciekawego do znalezienia? Jeszcze dwa przedmioty. Okej, okidoki. Tutaj coś jest? Niby nie. Pójdźmy wyżej. Może na dachu? Nie. Na dachu nic nie ma. Tutaj coś mamy? Nie. Aha, tutaj coś jest. Zniszczona parasolka. Ciężko sobie wyobrazić coś, co byłoby bardziej nie na miejscu w podwodnym świecie. Butelkowana woda? No, może jeszcze co. Butelkowana woda, no tak. Rzeczywiście. Pójdźmy dalej? Nie, nie. O, tutaj coś mamy jeszcze. Proszę bardzo. Cóż tutaj się schowało? O, maskotka jakaś. Laleczka. To nie twoja? O rany, przeleżała tu za 20 lat. Czyli twoja? Nie, należała do Jenny Chapman. Nie mam twojej durnej lalki, mogę ci pomóc poszukać. Zabrałaś jej tę lalkę? Akurat. Schowałam. Byłam potworem. Schowałaś? Dlaczego? Bo uważałam, że tylko cieniasy bawią się lalkami, a tak naprawdę to chciałam, żeby zwróciła na mnie uwagę. To były czasy.
Wtedy lalka oznaczała dla mnie tylko zwykłą zabawkę. Chcę zobaczyć, co jest dalej. Dobra, to pokażę ci jeszcze coś. Nawet sobie nie wyobrażasz, jakie to jest dziwaczne uczucie płynąć tędy. Okej. Gdzie biegałaś jako dzieciak? I gdzie toczyło się normalne życie? No, trochę sobie wyobrażam. O, kościółek. Zobaczmy, czy my będziemy w stanie tam wejść. Stary wyglądał jak nie z tej planety. I miał popsute dzwony. Dawały taki trochę asynchroniczny dwuton. Dziwne. Jeszcze chwilę temu nawet o tym nie pamiętałam. A teraz prawie go słyszę. Nie wiem, jak to możliwe, ale ja chyba słyszę te dzwony. Naprawdę słyszysz moje wspomnienia? To się nazywa efekt uboczny. O, zamknięte. Szkoda. Może znajdę jakąś inną drogę do środka. Spróbujesz? No pewnie, że tak. Lubiłaś przychodzić do tego kościoła? Nie chodziłam do niego. W sumie to nigdy nie zwracałam na niego uwagi, po prostu był. Kiedy już wiedzieliśmy, że Laguna Bend zostanie zalane, ludzie zbierali się w nim, żeby szykować protest. Coś to dało? Jak widzisz. Okej, okay. Tutaj jakaś wyrwa jest. Coś spadło. Znalazłem wyrwę. Tędy chyba damy radę wpłynąć. Zaraz tam będę. Znalazłem wyjście. Da się wpłynąć przez dach. No i przez dach da się wpłynąć nieźle. Kiedyś się tutaj zakradałam, jak nikogo nie było. Okej. Okay. Byłam przed ołtarzem i próbowałam sobie wyobrazić, co myśli ksiądz, kiedy patrzy na ludzi. Money, money, money. Zastanawiałam się, jak to robi, że czyta ludziom w myślach i wszystko o nich wie. Chciałam przetestować echo, więc wrzasnęłam na cały głos. Nie przegonili cię stąd? Sama uciekłam. Mój głos wrócił do mnie zwielokrotniony i straszny. Myślałam, że to przez to, że podobała mi się Jenny Chapman. Że to moje o kurde. Relikt. Pierdzielony. Błagam! Żyjesz. O kurwa. Co się stało? Zemdlałeś. Jak ci się udało wyciągnąć mnie na pomost? Nie wiem, nie myślałam o tym, po prostu cię wyciągnęłam. Ostrożnie, uważaj. Krótko mówiąc, uratowałaś mnie. Dziękuję. Mówiłem, że nurkowanie w truciźnie to słaby pomysł. Ale po co miałbyś mnie słuchać? Nurkowanie w truciźnie? To ten twój engram. Ty go słyszysz? To za dużo powiedziane. To mi się pojawiło w głowie i nie była to moja myśl. Twoja też nie do końca. Wow. Nie zwracaj uwagi na to, co on gada. Mamy skomplikowaną relację. Nie ma sensu z wami gadać. Myślę, że nie możesz teraz wracać do miasta. Ja też jestem wykończona. Nie chcę mi się prowadzić. Zostańmy tu na noc. Co ty na to? Tu? To znaczy gdzie? Tu? To znaczy gdzie? Chcesz spać na nabrzeżu? Nie, tam. Ja tu czasem nocuję po nurkowaniu. Co ty na to? No pewnie, że tak. Czemu nie? Okej. Okay. Czemu nie? To czyja właściwie jest ta chata? Mówiłaś, że znałaś tę osobę. Jeden nasz sąsiad uparł się, że zostaje w Laguna Bend. Gliny dosłownie wyniosły go z domu na minuty przed zalaniem. No to zbudował sobie nowy dom, najbliżej jak się dało. Ale niedługo później zachorował. Wtedy woda była dużo bardziej trująca. Okej. Okay. Ale świeci. To naklejka. Przytulnie. Przemarzłeś, co? Zrobię ci kawę. Pewnie, że tak. Jaką pi...
pijesz? Jaką ja piję? Z mlekiem. Z mlekiem. Też taką piję. O! To coś nas łączy, chociaż coś. Zapomniałam włączyć generator. Artykuł prasowy. Ciekawe. Generator? O, widzę, że przerobiłaś tę chatę na luksusowe spa. Mam też bieżącą wodę. No, no, no. Ja to zrobię. Ty miałeś odpoczywać. Zrobię to powoli. Okej, okay, zróbmy to powoli. Ja już chyba wiem, do czego to dąży wszystko. Wydaje mi się, że mógłbyś wyregulować przekaźniki fal ekspresyjnych. Miałem wrażenie, że twój fit jest dosyć płaski. A propos ryzyka, tak sobie patrzę na was i wiecie, co widzę? Żywe, gadające trupy. Oh my god. Żywe, gadające trupy. Dobra, cyk. Gotowe. Możesz już uruchomić swój kurort. Bądź ostrożna. Jasne, że będę. Judy. Połączenie zerwane. Obiecałaś mi kawę. Co mówiłaś? Coś mówiłaś? Jakoś dziwnie cię słyszę. Coś się stało? Nic. No otwórz. Co jest? Jesteśmy skalibrowani. Niech szań, Judy. Jesteśmy skalibrowani, pamiętasz? W chmurach nie jest dobrze. Karki Stigersów zemściły się za Hiromiego i pozostałych. Była strzelanina. Tom nie żyje, a Roxanne ledwo się wywinęła. Dom jest zamknięty do odwołania. Nie chcę już o tym myśleć. Nie chciałam ci tego mówić. Nie chcę, żebyś myślał, że cię obwiniam. Dlaczego zakładałeś, że będę tak myślał? Nie wiem. Wybacz, ale nie chcę tego roztrząsać. Okej. Zmęczona jestem, chyba się położę. O nie. Porozmawiaj z Judy. Ej, czekaj za mną. Piękna. Wkurwia mnie ta laska, spierdalajmy stąd. Tylko cicho, bo się obudzi. Czemu Judy cię wkurwia, co? Bo jej zależy na ludziach i przez to widzisz, jaki sam jesteś narcystyczny. Jest bezmyślna. Obraża się na drzwi, więc skacze z okna, a potem się dziwi, że bolało. Mówisz tak, bo przypomina ci Alt. Kurwa, nie znam chyba nikogo, kto mniej przypomina Alt i to, co mieliśmy. Spierdalajmy stąd, okej? Okay? Aj, tam przestań. Nie, możemy jeszcze... Nie możemy jej zostawić samej. Sam spierdalaj, jeśli potrafisz. Nie zostawię Judy samej na tym odludziu. Boże, Vi. Robisz się sentymentalny i tylko tracisz mój czas. Przynajmniej idź spać, żebym nie musiał z tobą dłużej gadać. Ach. Dobra. Miało być trochę inaczej. Piu, piu, piu. Dobra. Ach. Dobra. Połóż się. Podnieś. Aha, okej, okay. To co podniosłem? A, moje ubrania. Dobra, jej tu już nie ma. No to wychodzimy. Gdzie jest Judy? Judy! Tu jesteś. Co jest? Siądziesz tu ze mną na chwilę? Tak. Zrobiłam ci kawę. Dzień dobry. W końcu. Wiesz... Ostatnio często chodzi mi po głowie. Właściwie to zadzwoniłam do ciebie, bo chciałam się pożegnać. Czuję, że to miasto mnie wypluło. Poważnie myślę o tym, żeby wyjechać.
Jajajajaj. Co ja mam teraz sobie powiedzieć, Judy? To miasto nie jest dla każdego. Co ty gadasz? Co ty mówisz? Odjeżdżasz? Teraz? Miałem taką dziwaczną rozmowę z lalką. Usłyszałem, że mam walczyć. I ciągle zadawałem sobie pytanie o co. I teraz, kiedy zaczęło mi się wydawać, że wiem, że znalazłem przyjaźń, ty mi mówisz, że wyjeżdżasz? Przecież nie musimy tracić kontaktu. Daj mi rękę, Vi. Gotowe. Teraz masz nieograniczony dostęp do mojego mieszkania. Chcesz, żebym się wprowadził? Jeśli masz ochotę. Albo możesz wpadać, kiedy zechcesz. Jesteś pewna? Dzięki, to piękny dowód zaufania. Dzięki, Judy. To chyba najpiękniejszy dowód zaufania, jaki w życiu otrzymałem. Trzymaj się, Vi. Nie zobaczymy się już? Przed chwilą nie byłaś taka całkiem zdecydowana. Nie ma co tego przeciągać. Zostanę tu parę dni. Potem wyjeżdżam. Dobrze było cię znać. Do widzenia, Vi. Zadzwoń do mnie czasem. O, Judy w wielkim mieście. Na razie, Judy. Szkoda. Trzymaj się, Judy. Fajna się babka. No trudno. Się mówi. I płynnie się dalej. Pa, pa, Judy. Ach, no co zrobimy? Nic nie zrobimy niestety. Chyba skończyliśmy właśnie wątek ostatnio z Kerem, teraz z Judy. No oczywiście mamy naszą kochaną. Oczywiście. Chyba po prostu przez te chmury nie mieliśmy jakby sceny miłosnej z Judy. W tych chmurach chyba złą decyzję podjąłem. Przez to tamci zginęli, znaczy jeden, a ta druga się jakoś wywinęła. No, mówi się trudno i płynie się dalej. No dobra, niestety, ale to już będzie wszystko w tym odcineczku, więc ja niestety, ale już się z wami żegnam, więc siemandero, trzymajcie szczałeczka, do następnego, pa pa. Żółwiczek dla was, mordeczki.